Raczej nie uznaję po prostu czegoś takiego jak podrywania facetów. Czy raczej stawiam na przyjaźń po prostu, która... Jestem Marysia, a ja Rysia, tak? Można... To... nie wiem. Niektóre dziewczyny to sobie robią, po prostu taki ładny makijaż. Ale dla mnie to wystarczy szczery uśmiech. Wszystko. Znaczy wszystko szczery... Tylko szczery! Czy jakiś taki ładny uśmiech? No nie wiem. Nie, nie pójdę i nie potrącę go łokciem. Posłuchaj, jesteś na ulicy, widzisz... Ja się uśmiechała. Tylko... tak. Możesz tak... Nie wiem, chyba zaczęłam go pytać o różne... jak, na co schodzi do kina, albo coś takiego, no nie wiem. Nie wiem, chyba nie, tak na ulicy to chyba bym nie mogła. Musiałam go poznać, tak... Nie, tak to nie, bo wizualnie nie oceniam ludzi po prostu, wiesz? Ja mam nadzieję, że faceci będą mnie podrywać, a nie ja ich. Założyłabym długą czarną sukienkę z głębokim rozcięciem i z dużym dekoltem na plecach. Dobrze, można zawsze dodać o godzinę, ewentualnie upuścić coś, przewrócić się. Nie wiem. No nie wiem. Chyba bym się patrzył prosto w oczy. No i wtedy, no nie wiem. Nie mam pojęcia, nigdy nie była w takim... No, pomóż mi, Aneta, może zbiorowo odpowiemy. Godzinę. Najpierw. O godzinę zapytała, nie? Albo o ulicę gdzieś tam dojechać, coś tego. No to może bym jakąś rozmowę nawiązała, ale to już też... No nie wiem, no myślę, nieraz wywiązuje się takie dyskusje, w których można się włączyć. To wynika, ale to już są szczególne przypadki, naprawdę, nie wiem. Patrzę się na przykład długo, uśmiecham. Zerkam tak z ukradka na przykład. No i nic takiego. Kurna mać, nie wiem. No. Ładnie się ubrać. No co nie? Nie wiem, nie, nie. Z siebie wychodzi. Jeszcze raz powtórz. Tak samo z siebie po prostu jakoś. No tak. Ja się nie zastanawiałam nad tym właśnie. Po prostu trzeba naturalnie zachowywać, mi się wydaje. Jak podróża? Gada jak ta jedna strasznie dużo. Nie, nie, zachowuje się normalnie, bo przecież... Ale w ogóle jak można podrywać facetów? No po co to robić? To jest na pewno uśmiech i wzrok i patrzeć tak, ukradkiem czy jakoś... Przyciągasz się tak właśnie. Na dyskotece. No, banalnie, nie? Banalnie to. Nie, to po prostu albo pogląda się jakoś tak, stanęłam sobie z boku. Nie tak patrzyłam jak sobie tań. No, no ja nie lubię dwa razy. No chwileczkę, ja muszę się zaznaczyć. Ja zobaczyłam, tak fajnie sobie tańczył, tak jakoś inaczej, tak oryginalnie po swojemu, nie? Tak przyglądałam się z boku. No i on też zauważył, że się przyglądał, a on reagował, bo niektórzy reagują mężczyźni na takie właśnie, na wzrok kobiety, jakiś tak, która pierwsza zwróci uwagę, nie to, że on zwraca uwagę później. No i tak jakoś tak było, że wiesz, przez ten wzrok to on poprosił mnie do tańca, nie? No to znaczy różnie, no. Zależy, można się uśmiechnąć, zależy jakiej sytuacji. Zależy, jaki człowiek, to nie? Jaki facet. Jaki facet, no. Na czym mi się bardzo podobają blondyni? Wysocy blondyni. Mamy podobne gusty. No. No. Patrzy się mu na przykład głęboko w oczy. To po pierwsze. No uśmiecha się do niego. No nie wiem co jeszcze. Trzeba się starać się zwrócić jego uwagę na siebie. No. A w jaki sposób można? No nie wiem, no to naprawdę zależy, gdzie by to było właśnie. W jakiej sytuacji. Odpowiednim zachowaniem. Pasji, oczywiście. Ojen. Ona jest naga. Nie no, po prostu. No, zrzuciłabym coś z półki, no i spadł przypadkowo. Może on akurat on by musiał być w pobliżu. Podniósłby to, no i jakoś by się może człowiek zagadał. No nie wiem jak. Jeszcze inaczej można w sklepie poderwać człowieka. Nie wiem. Ja? Ojejku, ja staram się nie podrywać. Przyjechałam się do nich.
Normalnie, po prostu uśmiecham się do nich. Może troszeczkę taki figlarny jest to uśmiech, no ale pewnie działa na facetów. To znaczy taki jak teraz? Nie, troszeczkę inny. Nie staram się ciebie przynajmniej podrywać. Uważam, że pracujesz, że ty jesteś w godzinach pracy. A ja podrywam tylko wieczorem, jeśli mężczyźni nie myślą o tym, co będzie za 5 minut, albo jeśli ich szef przyłapie. Nie wiem, może wyleciałabym jakaś chusteczka. To jest taki, wiesz, kobiety zwykle tak podrywają facetów. Ja jestem taka normalna. I uśmiecham się, gubię chusteczki, pytam o godzinę. No i ciekawego. W jaki sposób? Na razie to w ogóle nie podrywam. No taki swój prywatny. Od niej się uśmiecham. No oprócz tego... Jak się już uśmiechnę, to później zaczynamy rozmawiać. Jak zaczynamy rozmawiać, no to... No to jest tyle sympatycznie.